Dzień dobry, mam na imię Bartek i obiecuję nigdy więcej nie nagrywać recenzji kebabów. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, oświadczenie już widzieliście. Film o ekspresie. Reklamacja, zdarza się. Coś się zapchało, zaraz wam pokażę co. Mogę się w różne dziwne miejsca patrzeć, bo nie jestem przyzwyczajony do tego układu w nowym studio, o którym już mówiłem. Wracając jeszcze na chwilę do tego filmu o kebabie. Nie wyłapaliście zamysłu tego? Ja rozumiem i bardzo dziękuję za wszelką krytykę, za wszelkie uwagi. Po to ten film zresztą między innymi został puszczony, słuchajcie, żeby wysłuchać waszego głosu. Parę osób tam odsubskrybowało, no przykro mi. Jak po jednym, dwóch filmach, po dwóch latach oglądania prawie kanału, po dwóch filmach już rezygnujecie. No takie wasze prawo, trudno. Idziemy do przodu, nie ma się co spoglądać za siebie, bo ci z przodu ktoś, wiesz co, zrobi. Reklamacja Philip Saeco, właściwie Incanto. Ekspres był na kompletnym przeglądzie, tam była wymieniana pompa, masa rzeczy. Ma jakiś problem z poborem wody, ta woda leci, ale bardzo słabo. Klienci już byli u mnie jeszcze w Pruszkowie pod sam koniec. Okazało się, że tam filtr był zapchany, nowy, oryginalny, bywa. Wyjęliśmy ten filtr i było dobrze, ale po tygodniu czy tam po paru dniach wróciło, więc jest ekspres u mnie. Jedziemy w konwencji bez dubli, słuchajcie, z jakimś ewentualnie drobnym montażem, bo mam tu troszeczkę gorsze warunki do pracy. A jeszcze reasumując, oświadczenie oczywiście jest żartem. Ja nie będę recenzował kebabów. Bardziej chodzi o to, żeby wyrobić się, ja to pisałem też w komentarzach, mówiłem o tym, no widocznie gdzieś wam nie wpadło to do głowy, nie zakodowało wam się w głowie, że dla mnie to jest trening, dla mnie takie filmy między ludźmi, z kamerą, między ludźmi, którzy, uwierzcie mi, jak wchodzicie z kamerą, patrzą się na was wszyscy, to jest trening takiego luźnego pracowania z kamerą między ludźmi. Nie chcę tego robić na sucho, chodząc i gadając o misiu, kolargolu czy pogodzie, bo nauczyłem się, ucząc się nagrywania na YouTube od marca zeszłego roku, tych napraw, że najlepiej robi się to na żywym organizmie, bo mam to, co zresztą dostałem, feedback od was. Pomijam jakieś złośliwe komentarze, no te były, będą, nic na to nie poradzimy. Ale krytyka konstruktywna zawsze w scenie, także słuchajcie, lecimy z tym ekspresem. Saeco Incanto, już go podłączam, już się przełączam, mam nowy układ kamer, także też napiszcie na dole w komentarzach, co sądzicie. Tym razem autofokus będzie działał, spójrzcie, bo tutaj patrzy Soniak, tu patrzy na mnie Lumix, tu patrzy Soniak, ze światłem jeszcze muszę popracować, ale słuchajcie, widać, że ten autofokus tu działa, w przeciwieństwie do tego gada. Tu się po prostu ten continuous autofocus, ten ASF, ASP. W ogóle mam pytanie, jeśli macie Lumixa G7, tylko to jest G7, to nie jest GH7, G7, napiszcie, czy wam działa ten fokus taki continuous tak zwany, czy jak on się tam nazywa, że teraz powinien wyostrzyć na rękę, a nie ostrzy, cały czas jest ostrość gdzieś tutaj, bo powinien moim zdaniem robić tak, jak robi ten Soniak, czyli no widzicie. Tutaj to nie działa. Czy to jest awaria? Bo jeśli tak, to ja mam go jeszcze na gwarancji i go zareklamuję. Dajcie znać, tylko przypominam Panasonic Lumix G7 do ekspresu. Ciekawe, czy wyszedłem bardzo z wprawy, ale jest, słuchajcie, jest ekspres dla wszystkich, którzy mówili, że kebab kebabem, kawa kawą, ale dawaj pan rzeźb w tych ekspresach. No to rzeźbimy. Odpalamy, nie wiem, czy on teraz jest na jedynce, tak. Tak jest, lampy się odbijają, no ale na to nic nie poradzę, słuchajcie. Mogę ewentualnie na chwilę tą lampę zgasić. No, do oglądania ekranu będzie to miało sens. No i sami popatrzcie, już tu go sprawdzałem, tak żeby na pewno jest wylewka przybrudzona, dziwne, bo moim zdaniem była czyszczona. No ale może tu się muszę teraz patrzeć, zawsze miałem ten aparat tu. Może gdzieś w ferworze walki jej nie wyczyściłem. No zdarza się, słuchajcie, nie myli się ten, kto nic nie robi. No widzicie, on się męczy. Teraz niby jest trochę lepiej. Wylewka zapchana, widać. To taki wężyk testowy, słuchajcie, znalazłem, żeby sprawdzić jeszcze, czy gorąca woda działa. Zresztą zaraz to zrobimy, ale ja bym go rozkręcił, sprawdził, bo może jest jakiś wężyk przycięty. Może to też się mogło, słuchajcie, zdarzyć, jak był włożony filtr. Ten filtr, jak wyjęliśmy przy klientach, to on był suchy w środku. Mimo, że był zanurzony w wodzie, że pani klientka mówiła, że go moczyła, że był włożony poprawnie, że to był prawdopodobnie oryginalny filtr. On po wyjęciu był suchy, może jakimś złożem sypnął do pompy, no różne rzeczy mogły się zdarzyć, będzie trzeba ten ekspres rozebrać i to sprawdzić, ale na ten moment wsadzę łeb w kadr, bo nie widzę panelu, ale mogę przecież patrzeć na ekran. Sprawdźmy jeszcze, jak leci gorąca woda, czyli tu mamy ok, hot water, jak mawiają w Wielkiej Brytanii. Nie potrzebuję końcówki i zobaczmy.
No niby ta woda płynie, ale słuchajcie, jakieś bąble powietrza się pojawiają, to chyba raczej od wężyka wynika, ale moim zdaniem ona płynie za wolno. Dobra, nie męczmy go, wyłączam go. No wyłącz się, nie pozwolisz mi się wyłączyć. A, parzy, wyłączam go, niech się przepłucze. Na pewno się trzeba, nie przepłukał się, bo nie była robiona kawa. Na pewno się, słuchajcie, trzeba dostać do wylewki. Na pewno się trzeba dostać do wszystkich wężyków. Czyli lecimy. Trochę tu jeszcze nie jestem przygotowany na odkładanie tego wszystkiego. Kawa testowa, może tu. Rozsyp od razu. Rękawiczki sobie, słuchajcie, założę, żeby było estetycznie, żeby od razu i tak tych już pobrudzonych, jak widzicie, ścian nie zniszczyć do reszty. Bo nawet mam to gdzie odkładać. No woda w tatce jest, wody w fusach nie ma. Ekspres jest czyściutki, bo on jest świeżo po pierwsze po przeglądzie. Poza tym klient dba, widać o to, że, o tym, widać to, że dba. Zapalę światło, bo tu w czerniach to na pewno nie będziecie nic widzieć. Wyciągamy zaparzacz, coś na półkę. Tu widzicie, uszczelki nowe. Wszystko tu jest świeże. No zaparzacz jest leciutko przybrudzony, ale to słuchajcie, po jednej kawie się tak robi. No wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku. Poza tą wodą. Mnie jeszcze przychodzi do głowy, że to może być wina zaworu wody. Więc zanim rozbiorę ten ekspres doszczętnie, tu gdzieś śrubka zginęła. Nie wkręciłbym. Nie sądzę, słuchajcie. No ale dobra, to jest śrubka trzymająca tylko i wyłącznie ten zaworek, więc, znaczy tą osłonę, więc to nie przeszkadza. Widzicie, chyba ja jeszcze nie wiem, wiecie, tu na inne oświetlenie mam. Nie wiem, jak wy to wszystko widzicie, ale się dowiem. Na razie ręcznik by się przydał. Chcę tu trochę bardziej dbać o, żeby tu wilgoć nie wchodziła za specjalnie, więc połóżmy tutaj ręcznik papierowy, żeby nie kapało. Skręty znajdziemy później. A niech spada. Bo może być jeszcze tak, chociaż moim skromnym zdaniem ten zawór wody był wymieniany. Ale zróbmy taki test. Wykręćmy go, jak uceluję. Widzicie, ręce mi się trzęsą tak samo jak się trzęsły. Trochę tej kawy dzisiaj wypiłem, zasłonię wam. Wykręćmy go. Wkręty się zaraz pozbiera, to nie stanowi problemu po paluszku. Dobra. Dobra, teraz uwaga. Może być bum, więc ja sobie to złapię w ręcznik. Kombinerki. Kombinerki, rzecz niezbędna. Żeby mi tu nie siknęło wrzątkiem, bo jeśli zawór dobrze trzyma, to może się to tak skończyć, słuchajcie. Ale nie. Potrzebuję teraz cienkiego śrubokręcika, żeby wyjąć uszczelki. Może się zawsze wam też tu podwinąć uszczelka. Tu się różne rzeczy mogą dziać. No. Jak to wygląda? Zobaczmy przy okazji, czy muszę tutaj światło jeszcze... Nie no, uszczelki wyglądają dobrze, muszę tutaj to światło trochę cofnąć, bo światło mam tu. No uszczelki są ok, niech one sobie zostaną na tym śrubokręcie. Tu też wszystko wygląda w miarę ok. Więc na razie... Wiecie, to też nie o to chodzi, żeby z powrotem cały ekspres rozbierać. Wykluczmy wszystkie możliwości. Ja teraz zrobię taki test, tylko przy tym musicie bardzo uważać. Wepnę bez zaworu. Będziemy wiedzieć, czy ta woda się ruszyła, czy ona nadal tak słabo leci. Można tak robić, jeśli oczywiście wiecie, ciągle tu szukam kamery, jeśli oczywiście wiecie, co robicie. Nie róbcie tak, bardzo dużo jest pytań o ekspresy i bardzo często ja widzę, że robicie pewne rzeczy tak na wariata trochę. Nie tędy droga, słuchajcie, nie tędy droga, bo na wariata to można sobie narobić kosztów w ekspresie. Gdzieś mi spadł przewód zasilający. Cała woda teraz będzie chlapać w zaparzacz, ale poleje się do tacki. I mam tu pod ręką awaryjnie. Czy to był jakiś robaczek? Nie. To fusy z kawy. Mam tu pod ręką awaryjnie. Wiecie co? Ręczniki papierowe. W każdej chwili gotowy, żeby pstryknąć z tyłu ekspresem. No teraz woda nam tędy nie poleci. O, słychać jak zawór przepuszcza. Dobra, dobra, musimy... Nie, widzicie? To nawet nie dochodzi do zaworu, bo powinno sapać, syczeć. O! Taki powinien być efekt. Dobra. No ja mu puszczę wodę. Zobaczymy, co się dzieje, ale moim zdaniem zapchane jest gdzieś głębiej. Menu. Nie menu.
Zgaśnij mi na chwilę lampę, żebym widział menu. Zrobimy kawę, ale kawę z fusów, teoretycznie. Puśćmy ją. Jakieś, powiedzmy, lungo. Czyli w tej chwili symulujemy parzenie kawy mielonej. I posłuchajmy dźwięku tej wody. Czyli wody, która wyszła centralnie w to. No. Polało się. Moim zdaniem... Teraz sprawdzimy, ile jest wody w tarce. Pamiętajcie tylko, że tu robiąc tak musicie wiedzieć, co robicie, żeby tego ekspresu nie skrzywdzić bardziej niż potrzeba. Dobra. Ekspres jest włączony. Wszystko jest tutaj zaparowane. To jest normalne. I sprawdźmy, co tam słychać w środku. No niby się tu dobrze lało. Ekspres, zaparzacz właściwie, niech tu stoi. No i teraz jeszcze co? Jeszcze bym otworzył ten zawór. Czyli jakaś woda płynie. Jakaś woda płynie, jeszcze zaraz zajrzymy do głowicy, ale najpierw otworzymy sobie zawór. O, łapcie tutaj palec od góry, bo on potrafi wystrzelić, jak jest wyczyszczony. Tu chyba był nowy wkładany, nie jestem pewien. O, tak właśnie wam wystrzeli. Tu jest wszystko ok. Tu wszystko wygląda jak najbardziej ok. Tu było światło bardziej widać. No tu jest w środku niewiele do oglądania. Wszystko jest drożne. Grzybek idzie do góry, nie na dół. Nie pomylcie, bo wtedy na pewno nie będzie działać. No dobra, to zapinamy, składamy i sprawdzamy. Bo może nic nie jest przycięte, tak jak podejrzewałem na początku. Tylko co? Tu się coś przywiesiło. Nie mogę włożyć, nie działa. Czyli zaworek. O, teraz trzeba go docisnąć i przekręcić, żeby się zblokował. Nakładamy, panie kochany, nakładamy. No tu wszystko wygląda na nowe, słuchajcie. Nakładamy, co nakładamy? O-ringi na. No na co? Na zawór wody, no kurna, nie mogę się wysłowić. Wychodzi człowiek z prawy, powiem wam. No i sprawdźmy. Dwa czarne wkręty. Oczywiście drzwiczki nie z tej strony, co trzeba. No ale poradzimy, no co mamy za wyjście, słuchajcie. Nie. Mogę wam nawet to zbliżyć, bo zoom również tutaj występuje. O, nawet łaskawie wyostrzyło. Ja sobie teraz wstanę, bo będzie mi wygodniej. I próbujemy kręcić. Tutaj jak powtarzam, to jak mantrę za każdym razem, ostrożnie, żeby nie przekręcić. Nie róbcie, jeśli nie macie wprawy tego wkrętarką. Tylko ręcznie, żeby nie przesadzić. Dobra. Wkładamy zaparzacz. Na razie osłona jest niepotrzebna, zbędna. Sprawdźmy, czy jest jakiś progres. Ja bym sobie tu przetarł przy okazji, bo już się bagienko robi. O, ale przy okazji będzie stół czysty. Ekspres włączony, oczywiście nie róbcie tego na włączonym ekspresie. No co, to spróbujmy jeszcze raz tą kawę. Spróbujmy jeszcze raz tą kawę, czyli strand na kawę tak zwaną szybką sypką. Światło gasimy. Cofnijmy trochę zooma, chociaż właściwie jest ok. No i lungo. I sprawdzamy, co się wydarzy. Czekamy. Czy się poprawi, czy się nie poprawi. Teraz by wyglądało, jakby w miarę było ok. To może trzeba kawę zaparzyć. Tylko wiecie co? Ja wyjmę tą wylewkę, bo ona jest zapchana. Wylewka jest i tak do czyszczenia. Jak widać na załączonym obrazku. Ale to dziwna sprawa. Bo niemożliwe, żeby wyszedł ekspres ode mnie z tak zapchaną wylewką. No jest to po prostu nierealne. No ale co zrobić? No, może stał? Ciężko powiedzieć, słuchajcie. Tu jest drożne, bo tu, słuchajcie, często o to pytacie. Czy
Często o to pytacie. Tu jest drożny. Weź no wyostrz kamerę, proszę cię. Widzicie? Widać prześwito. Bo to zawsze zapchane jest nie tam, tylko wyżej. Czyli tu wystają takie dwa dzióbki, to będzie chyba za grube, a może nie? O, to jest z reguły zapchane tam głębiej, tam się robi kit. To jest wada tych wylewek, konstrukcji tych wylewek. No ale spróbujmy teraz zaparzyć kawę. Byłaś. No jest przybrudzona. Odstawmy to. Ekspres działa, kawy brak. No ale w serwisie nigdy kawy nie brak. Nawet jeśli mamy przerwę, słuchajcie, zasada jest prosta, bo już nawet na Discordzie, jak się dzisiaj pojawiłem, padło pytanie. No ale przecież miałeś nie serwisować. No ale słuchajcie, są jakieś zobowiązania reklamacyjne. Są jakieś zobowiązania, za które się wzięło pieniądze i no to nie ma przeproś. Znaczy, wiecie, znam firmy, które się zamykają i nara. No ale ja po pierwsze powtarzam, bo piszecie, szkoda, że skończyłeś serwisować. Nie, to jest przerwa, słuchajcie. Przerwa spowodowana zdrowiem, spowodowana tym, że ja muszę się zająć innymi rzeczami. Między innymi zdrowiem. A zobowiązania pod tytułem terminy. No to są terminy. A ja nie mogę w tej chwili zobowiązać się do jakichś tam terminów wobec was. Bo mi się to rozjeżdża przez pewne różne rzeczy, o których już nie będę się powtarzał. No ale dobra, paszmy kawę. Oczywiście standardowo, jak to ja testuję. Jedziemy na maksa. Może tym razem... No niech będzie espresso. Młynek mielim. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie widać mnie, ale... To ekspres ma grać pierwsze skrzypce, więc... Zaparzacz się zapiął. Trzeba go jeszcze psiknąć smarem, bo słychać jak... No ale tu uszczelki nowe, to się wszystko układa. No ale zobaczmy. No jest okej. Okay. Nic tu nie trzeba, słuchajcie, rozbierać. Prawdopodobnie coś wpadło w zawór wody. Taka jest moja diagnoza. No plus zaraz zobaczymy tą wylewkę. Czy ona miała tylko wyloty zapchane, czy ona jest po prostu zakitowana. Poczekajmy, niech ta kawa się zrobi cała. Generalnie stróżka kawy jest okej. Muszę sobie znaleźć, wykopać filiżanki testowe. Bo... No, bo wy nie widzicie tak naprawdę, jakiej jakości jest ta kawa. I wylewka też, słuchajcie, jest w miarę okej. Ja ją oczywiście wyczyszczę. No bo wypadałoby. Natomiast o czyszczeniu wylewki było już nie raz. O rozbieraniu Saeco Incanto było już nie raz. Ja nie chcę was tym zanudzać. Tu ma jakaś dynamika być. No i tyle, słuchajcie, w tej kwestii. Ekspres. No zróbmy jeszcze espresso. No. Dla pewności. Ja go już tu postawię tak trochę bardziej. O! Widzicie. Wylewka do czyszczenia, ale da się to zrobić w tym momencie od zewnątrz. Chociaż ja pewnie rozbiorę to, żeby to wyczyścić porządnie, bo to też, słuchajcie, nie o to chodzi, żeby ten ekspres za sekundę do mnie wrócił. No działa. Coś, kurna, w ten kanał zaworu wody wpadło. W ten sposób też, tak jak pokazałem, możecie to sobie... Przedmuchał się ekspres po prostu. Oczywiście jeszcze testy do czyszczenia wylewka. No ale tyle, słuchajcie. Dwa ważne ogłoszenia. Trzy właściwie. Po pierwsze, jeszcze raz reasumując. Nie bierzcie tak na poważnie, jak pojawi się na kanale inna treść. Ja się bawię formą, uczę się pewnych rzeczy, chcę coś nagrywać i jak sami, zwłaszcza ci, którzy krytykowali konstruktywnie, zauważyliście, mam świetny odzew od was. Świetny odzew od was, co wam się podoba, że nie dla takiego kontentu przyszliście na ten kanał, że coś źle robię kamerą, że coś nie ostrzy, że słabo słychać, tak jak w tym nightwalku po Warszawie, że słabo słychać dźwięk. Rzeczywiście miałem mikrofon przypięty, mikroport do... poły, jak to się nazywa, do krawędzi kurtki, ona mi się odwinęła, jeszcze było słychać szelest ortalionu. Tego się nie wyłapie. Ja pewnych rzeczy nie wyłapię, wy wyłapiecie. Jest też bardzo pozytywny odzew w statystykach. Ten film też wygląda całkiem nieźle. Ten słynny film znienawidzony przez was o kebabie, ja to będę tak nazywał. Słuchajcie, ja się nie obrażam, nie strzelam fochów, tylko właśnie takiego odzewu oczekiwałem i na Facebooku, i pod filmem. Więc pewnie się pojawi jakiś jeszcze taki content. Natomiast jak już przejdę stricte do nagrywania kawiarni, zrobiłem sobie, słuchajcie, lokalny research tutaj na Powiślu w promieniu 1,5 km od miejsca, w którym aktualnie siedzę. Mam 23 kawiarnie, tak robiąc research przez pół godzinki. Więc jest temat, tu są naprawdę na Powiślu w Warszawie fajne kawiarnie, ale to też będzie tak, że jak na przykład pojadę sobie do Łodzi,
znajdę fajną kawiarnię, ale obok znajdę fajne żarcie, to też wam o nim wspomnę. To już nie będzie tak jak w tym filmie, że pół filmu będzie o kebabie przysłowiowym, ale będzie wspomniane, że jak jesteście tu na kawie, to wpadnijcie tu na żarcie. Czemu mam wam o tym nie powiedzieć? Przecież wiadomo, że jak pojadę nagrywać do Łodzi, Poznania, tu nie łapcie za miasto, pojadę nagrywać jakiś film o ciekawej kawiarni, to będę musiał tam też coś zjeść, jakiś obiad. Czemu wam o tym nie powiedzieć? To wszystko będziecie oglądać, komentować, krytykować, zwracać uwagę. Wypracujemy sobie jakiś styl. A to, co powiedziałem gdzieś w komentarzu, pamiętam na Facebooku, któremuś z was, że wyciągacie zbyt pochopne wnioski. Ja nie rezygnuję z serwisu. Mam przerwę w prowadzeniu serwisu. Bo to, tak jak powiedziałem, wymaga trzymania się terminów. Natomiast pomysłów na... No reklamacja reklamacją, to jest moje zobowiązanie. Najbliższy poniedziałek, jeszcze oczywiście potwierdzę, oglądajcie, bo zapowiedź będzie wcześniej. Wymyśliłem taki plan i w najbliższy poniedziałek robimy live'a na temat Philipsa Latte Go. Chcę, pewnie dziś, łamane przez jutro, albo już jest zapowiedź tego live'a, on będzie pewnie 18-19 w najbliższy poniedziałek, a w najbliższy poniedziałek, słuchajcie, to jest dzień chyba po zmianie czasu akurat. Nie, jeszcze nie. Tak, po zmianie czasu, 28 października. Najbliższy poniedziałek będzie film na temat Philipsa Latte Go. On tu za mną stoi. To jest Philips Latte Go. Dawno, dawno temu przyniesiony przez klienta z Pruszkowa. Kliencie z Pruszkowa, w hoperze jest mail do ciebie, będę do ciebie pisał. To jest ekspres, który ten chłopak, facet, pan chciał, żebym ja go ogarnął. Doprowadził do porządku i lokalnie gdzieś w Pruszkowie ten pan chce dać jakiejś instytucji potrzebującej takiej rzeczy, czy potrzebującej, no ekspres nie pierwsza potrzeba, ale mającej pomóc tej instytucji, pracownikom tej instytucji w pracy. Więc ja ten ekspres na live'ie oglądając, naprawiając, czyszcząc, będziemy sobie rozmawiać o wszystkich bolączkach Philipsa Latte Go i chcę porobić parę takich tematycznych live'ów, bo masę nadal was pisze na Facebooku, pyta, masę na Messengerze pisze, masę jest pytań w komentarzach pod filmami o Philips Latte Go. Bardzo popularny ekspres, niestety ma swoje bolączki, więc najbliższy poniedziałek robimy wszystko o Latte Go. Myślę, że półtorej, dwie godziny wszystkich posiadaczy Philipsa Latte Go zapraszam na poniedziałek. Was, całą resztę nie posiadaczy Philipsa Latte Go też, bo oczywiście, wiecie, moje live'y potrafią wyjść od ekspresu do fasolki po bretońsku, czy przepisów na przeróżne rzeczy, więc dobra, przydługawy wstęp miałem powiedzieć, przydługawe pożegnanie, już pewnie połowy z was tu nie ma. Przypominam o kawach, filmy o kawach, shorty o kawach są na kanale. Ważna informacja, jeśli jesteś zainteresowany kupnem tej kawy, trzy rodzaje, składem tej kawy, jakie to są, skąd pochodzi ta kawa, napisz maila na adres biuro@coffeedoktor.pl, a najlepiej na adres kawa@coffeedoktor.pl. Odpiszę ci z instrukcją, jak zamawiać, wszystkie informacje, jakie będziesz chciał. Tyle, moi mili. Miłego wtorku lub środy, bo nie wiem, kiedy ten film poleci. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, nie odszedłem od serwisu, będziemy grzebać w ekspresach, jest parę pomysłów, ale to wymaga zorganizowania, trochę funduszy, trochę czasu, więc cierpliwości i wiary.